Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku takie tematy jak wtargnięcie wojska ukraińskiego do obwodu kurskiego w Rosji, raport jednego z ośrodków analitycznych rządowych ostrzegający przed radykalizacją Ukraińców. Przebywających na terytorium Polski. Kolejny temat to nowe rozporządzenie Rady Ministrów, które może dotknąć milionów Polaków, a które dotyczy tak zwanych świadczeń osobistych na rzecz obrony, i to nie w czasie wojny, ale w czasie pokoju. No i wreszcie temat tytułowy: turecka geopolityka, tureckie koncepcje geopolityczne, współczesne i tego, co Polska może się. Czego Polska może się nauczyć od, od Turcji? W tle pytanie, czy Brzeziński zawsze żywy? To wszystko na kanwie wznowienia wielkiej szachownicy. Zanim przejdę do tematów odcinka, dosłownie kilka słów organizacyjnych. Prosiliście Państwo o dłuższe odcinki z większą ilością tematów. To już jest od ubiegłego. Odcinka prosiliście Państwo o wprowadzenie nowej funkcjonalności, która jest dostępna na YouTubie, czyli podziału na rozdziały i oznaczenia minutowe, tak aby można sobie było przejść do wybranego tematu w danym odcinku, i to też od ubiegłego odcinka już jest. Oznaczenia minutowe poszczególnych tematów są w opisie, będą, są i będą w każdym filmie w opisie. Pod opisem znajduje się podział na rozdziały. Można sobie przejść do dowolnego tematu. Prosiliście też. Państwo, aby w trakcie odcinków rekomendować więcej literatury, aby odwoływać się do literatury, i to od tego odcinka rzeczywiście będzie, wprowadziłem. Moim zdaniem, łatwiejszy, łatwiejszą numerację. Wszystkie filmy z podcastu geopolitycznego, wszystkie odcinki w zakładce wideo mają jednolitą numerację. Ona jest przejrzysta. Będę się odwoływał do archiwalnych treści. Ułatwi, ułatwiłem Państwu po prostu wyszukiwanie tych odcinków. Dodam tutaj tylko, że numer, numeracja odc, filmów w zakładce na żywo i w zakładce shorts będzie inna niż tych takich klasycznych, regularnie nagrywanych. Odcinków. Pytaliście Państwo, kiedy odcinki na żywo i kiedy seria QA wraca? Kiedy pytania i odpowiedzi? Od jesieni wrócę z nagraniami na żywo i będą także, będzie także seria pytania i odpowiedzi w poszczególnych odcinkach. Także można pytania zadawać pod nagraniami i można zadawać pytania bezpośrednio na maila dostępnego na stronie leszeksykulski.pl. Przechodzimy teraz do głównych tematów odcinka. Od kilku dni media głównego nurtu w Polsce ekscytują się wtargnięciem kilkuset żołnierzy ukraińskich do obwodu Kurskiego w Rosji, wtargnięciem w głąb terytorium Rosji. Pojawiały, pojawiły się informacje o tym, że Rosja miała stracić kontrolę nad stacją pomiaru gazu Sudża, że celem właśnie Ukraińców miałoby być opanowanie kurskiej elektrowni atomowej. I tak dalej, i tak dalej. Pytanie, co to oznacza w sensie operacyjnym, w sensie wojskowym? No nie oznacza to absolutnie nic. Ukraińcy próbują pr marketingowo podbić jeszcze swoją stawkę w tej grze, jakim jest zachowanie jak największej części swojego terytorium i jakiejkolwiek. Um, powiedzielibyśmy, podmiotowości, choć będzie to niezwykle trudne w ostatecznym rozrachunku. Wiemy doskonale, że wielkie mocarstwa rozpoczęły już negocjacje w sprawie zakończenia tego konfliktu. Jednym z brokerów pokoju stała się Chińska Republika Ludowa, ale także Stany Zjednoczone, w kontekście kampanii prezydenckiej, już też wspominają o tym, że należy ten konflikt jak najszybciej wygasić, co ma też istotne znaczenie w kontekście wzrostu napięcia na Bliskim Wschodzie. Ukraina Ukrainie pozostało bardzo niewiele czasu, żeby cokolwiek wynegocjować, sensownego w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie, w związku z tym, że społeczeństwa zachodnie są zmęczone tym konfliktem, w związku z niepowodzeniami ukraińskimi na większości frontu. Wiemy doskonale, że nie jest to wojna pełnoskalowa, że jest to wojna o ograniczonym zasięgu i też warto przyjrzeć się tym doniesieniom. Mediów głównego nurtu w Polsce, które są tak zachwycone tym, że na przykład Ukraińcy mieli ponoć zająć te stacje pomiaru gazu Słudża. I pytanie, jak to się dzieje, że od początku nowego otwarcia konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, od, od rozpoczęcia tej wojny o ograniczonym zakresie 24 lutego 2022 roku, Ukraina cały czas. Yy, pełni terytorium tranzytowe dla rosyjskiego gazu. No przypomnę tylko, że w roku 2019 ukraiński Naftohas podpisał z Rosją kontrakt na tranzyt rosyjskiego gazu i to jest około 40 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, które jest transportowane przez terytorium Ukrainy do krajów zachodnich. I to absolutnie nie ustało po 24 lutego 2022 roku. Media głównego nurtu w Polsce nie pytają, jak to jest, że Ukraina robi świetne interesy z Rosją, jednocześnie będąc no, faktycznie w stanie ograniczonej wojny z tym państwem. Jak to się dzieje, że Ukraina cały czas kupuje węglowodory od Rosji, jak to się dzieje, że Ukraina cały czas tranzytuje rosyjski, rosyjski gaz. W sensie operacyjnym, tak jak powiedziałem, nic to nie znaczy, że Ukraińcy wtargnęli na, na, do, obwodu, do obwodu Kurskiego. Jest jasne, że nie utrzymają tych pozycji. Jest jasne, że ukraińska logistyka nie podoła w takim rozciągnięciu ciągów logistycznych i zapewnieniu tutaj jakiejkolwiek możliwości operowania trwałego na terytorium Rosji. Natomiast Rosji daje to asum do pokazywania Ukrainy jako, jako państwa, które jest agresywne, daje to asum do tego, aby odchodzić od narracji, która jest charakterystyczna dla Rosji od 22 roku, mówiącej o specjalnej operacji wojskowej. To jest cytat z rosyjskich mediów na rzecz mówienia o wojny z Ukrainą, przerzucenia jeszcze większych sił, jeszcze bardziej. Zdecydowanych kroków, które będą miały na celu zakończenie tej, tej wojny. Z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego, tego typu wypady ukraińskie w głąb terytorium Rosji nie są niczym dobrym. One eskalują te wojny, eskalują ten konflikt, którego Ukraina nie ma szans wygrać. Wynika to z olbrzymiej dysproporcji sił i środków i tego, że Zachód nie wyśle swoich żołnierzy na Ukrainę. Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi, nie wyślą Oficjalnie wielkich dywizji pancerno-zmechanizowanych, które miałyby walczyć z Rosjanami. Chyba nikt nie ma dzisiaj co do tego wątpliwości. Jeszcze niektórzy się łudzili, nie patrząc w roczniki statystyczne, nie patrząc w Atlas, na globus i nie dostrzegając tych dysproporcji, że, że możliwe jest jakieś zwycięstwo Ukrainy. No nie jest możliwe i wszyscy, którzy się znają na, na geopolityce, na geostrategii, mówili o, o, o tym od samego początku. Zatem ja bym tutaj się absolutnie tym nie ekscytował. Są działania PR-owe, marketingowe, które mają na celu jeszcze skłonienie państw zachodnich, w tym Stanów Zjednoczonych, do jakiejś formy pomocy finansowej, jakiejś formy pomocy dotyczącej uzbrojenia. Ukraińcy chcą wykorzystać kampanię wyborczą. W Stanach Zjednoczonych przed wyborami 5 listopada, przed wyborami prezydenckimi, chcą wykorzystać jeszcze to bardzo mocno zamykające się okno możliwości. No, Bliski Wschód przykuwa uwagę establishmentów politycznych krajów zachodnich, i to jest tylko i wyłącznie PR. I tak należy to odczytywać. 5 lipca 2024 roku ukazał się biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych nr 99, zatytułowany Dylematy społeczno-demograficzne powojennej. Ukrainy. Autorem raportu jest pani Maria Piechowska. Pism, czyli właśnie Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, to rządowy ośrodek analityczny finansowany z budżetu państwa. Ten artykuł, kończy się bardzo cie... ten, artykuł ten raport kończy się bardzo ciekawymi konkluzjami dla Polski. Polecam Państwu lekturę tego raportu. Link, jak zawsze, znajduje się w opisie do mm, konkretnego odcinka podcastu geopolitycznego. I możemy w tym biuletynie numer 99 pismu przeczytać, Szanowni Państwo, cytat: Ze względu na dużą liczbę uchodźców, część problemów społecznych Ukrainy będzie jednocześnie widoczna w Polsce. Co utrudni dalszą integrację Ukraińców i może być obciążeniem dla polskiego systemu opieki społecznej i zdrowotnej. Dotyczyć to może przede wszystkim zdemobilizowanych mężczyzn, którzy przyjadą do Polski w poszukiwaniu pracy oraz w ramach łączenia rodzin. Może pojawić się zagrożenie związane z radykalizacją tej grupy. I ryzyko wzrostu przestępczości. Przełoży się to na zwiększenie liczby konfliktów społecznych i prób wykorzystania tej sytuacji przez Rosję do generowania napięć w relacjach polsko-ukraińskich. Koniec cytatu. No, szanowni Państwo, mamy do czynienia z, jeśli nie pierwszym, to jednym z pierwszych sygnałów z właśnie kręgów około rządowych, że. Establishment trzeciej rzeczypospolitej na własne życzenie wygenerował potężne problemy społeczne, potężne problemy związane z bezpieczeństwem nas wszystkich jako obywateli. Otwarcie na oścież wrót. Do Polski dla obywateli Ukrainy. Wjechało do Polski, zgodnie z danymi Straży Granicznej, miliony obywateli Ukrainy, którzy nie byli w żaden sposób szczegółowo kontrolowani, ani pod kątem kontrwywiadowczym, ani żadnym innym, sanitarnym i, i tak dalej, wielokrotnie na ten temat mówiłem, wygenerowało te potężne problemy, które tutaj oczywiście jest mowa już o obciążeniu dla polskiego systemu opieki społecznej i zdrowotnej. No to oczywiście w żaden sposób nie dziwi. Ja od samego początku tej, tej nowej odsłony konfliktu rosyjsko-ukraińskiego 24 lutego 2022 roku mówiłem, że będzie to generowało potężne problemy, że Polska nie powinna angażować się w ten konflikt, że Polska nie powinna wspierać militarnie Ukrainy, że to nie nasza wojna. Natomiast rządzący absolutnie tego nie widzieli, nie dostrzegali, nie chcieli dostrzec. Od samego początku mówiłem, że wielka imigracja obywateli Ukrainy do nie tylko Polski, ale także Europy to jest wielka okazja do plasowania agentury nielegalnej. I to nie tylko rosyjskiej, ale także ukraińskiej, także innych państw, które Posługują się takim narzędziem, takim instrumentem politycznym, jakim jest agentura, jest wywiad nielegalny. Ja tutaj polecam Państwu książki na ten temat. Oczywiście większość książek, zdecydowana większość książek poświęconych agenturze nielegalnej dotyczy czy to wywiadu radzieckiego, czy wywiadu rosyjskiego, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że wywiad ukraiński, zarówno cywilny, jak i wojskowy, odziedziczył w tej spuści. W tej spuściźnie po Związku Radzieckim także metody. Funkcjonowania wywiadu nielegalnego i ma tutaj, można powiedzieć, niezłe w Polsce. Politycy próbują nie zauważać tego problemu. W ogóle tematyka agentury nielegalnej jest bardzo traktowana po macoszemu przez dziennikarzy, przez polityków. Polecam Państwu takie książki, jak książkę bardziej publicystyczną Gordona Correry, znanego brytyjskiego dziennikarza, m.in. korespondenta BBC, który napisał książkę właśnie na temat komórek, wywiadu nielegalnego na zachodzie, akurat rosyjskich, ale mechanizm jest taki sam, jeżeli mówimy czy o wywiadzie ukraińskim, czy o wywiadzie rosyjskim. No Pewne mechanizmy modus operandi działalności wywiadów są, są bardzo. Podobne czy takie same wręcz. I książkę Andrzeja Kowalskiego, rosyjski sztylet, też o wywiadzie nielegalnym, pokazujący mechanizmy funkcjonowania i wywiadu radzieckiego, i wywiadu rosyjskiego. No, per analogiam także wywiadu ukraińskiego. Konia z rzędem temu, kto dzisiaj powie, że Polska jest bezpieczna, jest wolna od rezydentur wywiadu nielegalnego Ukrainy czy innych państw, które korzystają z tego typu narzędzi, po tak wielkiej migracji, po tak wielkim otwarciu. Tak jak powiedziałem, wrót na oścież do państwa polskiego. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że Ukraińcy jeszcze bardziej zradykalizują się po przegranej wojnie z Rosją, że spora część ukraińskiego establishmentu politycznego będzie oskarżać Zachód, w tym Polskę, o klęskę w tej wojnie. Spora część zradykalizowanych, zdemobilizowanych mężczyzn z armii ukraińskiej, z ukraińskich służb, z innych formacji mundurowych będzie także winiła Polskę o to. Będzie, oczywiście będą cierpieć na syndrom stresu pourazowego, na PTSD. To będzie potężny problem dla polskiego systemu obrony, systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, dla systemu opieki społecznej, dla systemu opieki zdrowotnej. To będzie potężny problem związany z przestępczością zorganizowaną, bardzo brutalną przestępczością transgraniczną. To są problemy, przed którymi Polska dopiero stoi i tak już widzimy te wszystkie problemy społeczne, ale to jest nic, to jest wierzchołek góry Ludowej w, porówn no w porównaniu z tym, co nas czeka. No nie trudno sądzić, że Rosja będzie chciała wykorzystać tego typu sytuacje. No chyba nikt nie jest tutaj naiwny, nie sądził, że Polska tak mocno angażując się we wspieranie Ukrainy. Nie. Będzie doświadczać skutków tego. Przecież to było od samego początku jasne, że istnieje potężny rozdźwięk między potencjałami Rosji i Ukrainy, że Ukraina tej wojny nie wygra, a główne koszty poniesie społeczeństwo polskie i państwo polskie. Niestety krótkowzroczność elit państwa polskiego III Rzeczpospolitej jest wręcz porażająca w tym, w tym zakresie. W dniu 6 sierpnia 2024 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca bieżącego roku w sprawie tzw. świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju. Rozporządzenie to weszło w życie dzień po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, czyli od dwóch dni już obowiązuje. Część z Państwa zapewne zetknęła się z różnego rodzaju informacjami o tym, że ktoś otrzymał z WCR, czyli z Wojskowego Centrum Rekrutacji dawnego WK -u, dawnej wojskowej komendy uzupełnień. informację, taki dokument, że jego na przykład samochód z napędem 4 x 4 w trakcie w sytuacji ogłoszenia stanu wojennego, wybuchu wojny może zostać zatrzymany przez wojsko do właśnie jako świadczenie rzeczowe. W tym przypadku mamy do czynienia ze tak zwanymi świadczeniami osobistymi na rzecz obrony w czasie pokoju. To wszystko oczywiście ma swoje. Osadzenie w materii ustawowej jest wprowadzone jeszcze przez prawo i sprawiedliwość, konkretnie w ustawie o obronie ojczyzny z 11 marca 2022 roku. Tam w tej ustawie jest osobny dział 21 zatytułowany Świadczenia na rzecz obrony, i w rozdziale pierwszym świadczenia osobiste w czasie pokoju od artykułu 618 jest to wszystko dokładnie rozpisane. A zatem, konkretnie, kogo dotyczą świadczenia osobiste w czasie pokoju? Kto może być wezwany przez Państwo doświadczenia e, różnego rodzaju, właśnie takiej pracy. Każdy, bez względu na płeć, kto ukończył 16 rok życia, nie przekroczył 60 roku życia i nie podlega wyjątkom określonym w ustawie. Świadczenia osobiste, które polegają na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz, jak to ujęto w ustawie, przygotowywania państwa, przygotowywania obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych, albo kwestia, w kwestiach zarządzania kryzysowego. Tutaj ten obowiązek może także obejmować obowiązek używania posiadanych narzędzi, a także świadczenia mogą polegać na tym a na wykonywaniu roli kuriera, np. w dostarczaniu wezwań do jednostki wojskowej. Ile razy w ciągu roku obywatel polski może być wezwany przez państwo do świadczenia takich usług? Trzykrotnie, szanowni państwo, aż trzykrotnie. Przy czym, jeżeli chodzi o kurierów, to nie może przekraczać jednorazowo 48 godzin, w pozostałych przypadkach 12 godzin. Jest mowa w ustawie o jakiejś formie, formie rekompensaty, chodzi o określony tam przedział kwoty minimalnego wynagrodzenia, zwrotu za utracone wynagrodzenie tak itd. itd. Natomiast bardzo ciekawe są zwolnienia. Kto jest zwolniony z obowiązku świadczeń osobistych? Artykuł 625 ustawy o obronie ojczyzny. Otóż, szanowni państwo, posłowie i senatorowie jako pierwsi są wymienieni, że są zwolnieni ze świadczenia. Właśnie takich usług pracy na rzecz obrony państwa. Oczywiście sędziowie, prokuratorzy, funkcjonariusze innych służb niż, niż wojsko i tak dalej, i tak dalej. Cała masa. Kobiety w ciąży, 6 miesięcy po porodzie, osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat. 8, jeśli tej opieki nie mogą powierzyć innej osobie, osoby sprawujące opiekę lub wspólnie zamieszkujące z dziećmi od 8 do 16 lat, i tak zwane, i tutaj jest też wymieniona taka kategoria osób zatrudnionych na stanowiskach kierowników podmiotów leczniczych, które nie są przedsiębiorcami. No, szanowni Państwo, widzimy, że rząd bardzo ładnie zabezpieczył interesy posłów, senatorów, prokuratorów, sędziów. Natomiast zwykli obywatele w czasie pokoju mogą być trzykrotnie wzywani do świadczenia różnego rodzaju prac, a wiemy doskonale, że władza już ogłosiła przygotowywanie różnego rodzaju umocnień na, na ścianie wschodniej, na wschodniej flance NATO, tak zwanej. Więc tutaj każdy obywatel od 16 do 60 roku życia, który nie sprawuje opieki nad, nad dziećmi do 16 roku życia, może być powołany do świadczenia takich, takich usług. A pytanie, gdzie jest ochrona ludności cywilnej, gdzie jest obrona cywilna? Widać, że system obrony cywilnej kompletnie nie funkcjonuje. Nawet to, ta próba przerzucenia na zwykłych obywateli funkcji kurierskiej, tej tak zwanej akcji kurierskiej na wypadek ogłoszenia stanu wojennego, jest pokazaniem słabości struktur państwa polskiego. Brak systemu obrony cywilnej, brak jakiejkolwiek ustawy, która regulowałaby Dzisiaj, już po wprowadzeniu ustawy o obronie ojczyzny, kwestii ochrony ludności cywilnej pokazuje, jak władza traktuje pomacoszemu nasze bezpieczeństwo, nasz komfort życia, a jak bardzo mocno realizuje agendę amerykańską czy agendę anglosaską w tej części Europy. Niedawno w Polsce ukazało się trzecie już polskie wydanie książki pod tytułem Wielka szachownica autorstwa Zbigniewa Brzezińskiego. Wydawcą jest wydawnictwo Pałac Dożów z Krakowa Nowej Huty. Link do strony wydawnictwa znajdziecie Państwo w opisie do dzisiejszego odcinka. Natomiast ta książka pokazuje bardzo dobitnie, czy reakcje na tę książkę pokazują bardzo dobitnie, jak mocno. Zachłysnęły się narracją amerykańską elity Trzeciej Rzeczypospolitej, i jak krytycznie do narracji amerykańskiej podeszły elity establishment Republiki Tureckiej. To jest bardzo duży rozdźwięk. W Polsce narracja Brzezińskiego, narracja przedstawiona właśnie w Wielkiej Szachownicy została przyjęta bezkrytycznie, a refleksyjnie, przyjęta została właściwie jako prawda objawiona. Natomiast w Turcji rozpoczęła się bardzo ciekawa dyskusja, dyskusja krytyczna na temat. Stosunku do Stanów Zjednoczonych, stosunku do amerykańskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, i na tej kanwie rozpoczęto pracę nad alternatywnymi doktrynami polityki zagranicznej w Turcji. No, w Polsce ze świecą szukać alternatywy wobec obowiązującej strategii, obowiązującej doktryny, która jest niczym innym jak powielaniem bardzo wielu. Zapisów właśnie z wielkiej szachownicy Brzezińskiego. A warto przypomnieć, że, wie, że oczywiście warto czytać Brzezińskiego, ale czytać warto krytycznie, krytycznie warto czytać wielką szachownicę. W tej książce zarówno Polska, jak i Turcja są traktowane jako sfornie geopolityczne w amerykańskiej geostrategii, a więc jako obszary, których destabilizacja może negatywnie wpłynąć na układ sił na świecie. Są to państwa traktowane absolutnie instrumentalnie w polityce amerykańskiej. Są jest tu wiele wskazówek dla amerykańskiej strategii. Co ciekawe. Ta cztery lata po opublikowaniu pierwszego wydania amerykańskiego tej książki, Amerykanie rozpoczęli tak zwaną wojnę z terroryzmem, która stała się wielkim parawanem. Dla właśnie walki o hegemonię, do próby utrzymania świata jednobiegunowego, zresztą dodajmy próby, która okazała się absolutnie nieskuteczna w wyniku inwazji na Afganistan w 2001 roku, inwazji na Irak w 2003 i szeregu innych, tak zwanych interwencji amerykańskich, czyli krótko mówiąc, inwazji, wojen napastniczych wszczynanych przez to państwo, zgodnie z amerykańskim Brown University zginęło. Ponad 900 tysięcy ludzi, a Stany Zjednoczone skompromitowały się najdłużej trwającą wojną w swojej historii, wojną w Afganistanie w 2021 roku w popłochu, uciekając z tego państwa, zostawiając tysiące ton sprzętu wojskowego talibom. Dwudziestoletnia wojna skończyła się klęską Stanów Zjednoczonych. Brzeziński był autorem wielu koncepcji, bardzo takich agresywnych działań amerykańskich. Był takim nazywany często ojcem chrzestnym, koncepcji Greater Middle East, czyli większego Bliskiego Wschodu takiego łuku destabilizacji od Marrakeszu do Bangladeszu próby takiego wprowadzenia kontrolowanego chaosu który zabezpieczyłby interesy amerykańskie no skutki widzieliśmy w tak zwanej arabskiej wiośnie lata 2011-12 apogeum skutki właściwie widoczne po dziś dzień potężna migracja potężne fale migracji do Europy to jest wszystko też pokłosie tych koncepcji których ojcem chrzestnym był Zbigniew Brzeziński W Turcji, tak jak powiedziałem, zaczęto odczytywać Brzezińskiego bardzo krytycznie. Rok 1997, czyli pierwsze wydanie wielkiej szachownicy, to był wstrząs dla wielu sojuszników Stanów Zjednoczonych, to było pokazanie, że Amerykanie nie cofną się przed wojenną obroną swojej hegemonii. No i tutaj w Turcji rozpoczęła się niezwykle ciekawa dyskusja. Trzeba powiedzieć, że w tej. Debacie tureckiej funkcjonowały takie trzy główne nurty. Z jednej strony był to kemalizm, do dzisiaj zresztą bardzo mocny i obecny w polityce tureckiej, czyli koncepcja stworzona jeszcze przez Mustafę Kemala Atatirka. Czyli model oparty na modernizacji, na westernizacji, na upodobnieniu państwa w wielu aspektach takich systemowych, zewnętrznych do państw zachodnich. W sensie geopolitycznym kemalizm sprowadzał się do tego, aby Turcja była wiernym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, członkiem NATO, była tym, co Brzeziński w swym Wielkiej Szachownicy nazywa południową kotwicą NATO jako stworzeń geostrategiczny. Drugi, drugi nurt myśli geopolitycznej bazował na, powiedziałbym, takim nurcie nacjonalistyczno-etnicznym. Odwoływał się do wspólnoty panturkijskiej, do wspólnoty ludów turkijskich, do panturkizmu, do, powiedziałbym, takiej narracji integrującej ludy pochodzenia tureckiego często oddalone od siebie o tysiące kilometrów. No i wreszcie trzecim takim nurtem myśli czy narracji geopolitycznej, moglibyśmy tak to określić, był nurt konserwatywny, oczywiście islamistyczno-konserwatywny, odwołujący się do wartości związanych z islamem, z religią, z religią muzułmańską, który podkreślał, że Turcja ma szczególną rolę do odegrania we w społecz w społeczności, zwłaszcza sunnickiej. Czyli w tej koncepcji Turcja miałaby być jednym z centralnych państw świata islamu, i w tym kontekście Warto powiedzieć, że bardzo istotną cezurą w najnowszej historii Turcji jest rok 2002, czyli właśnie końcówka roku 2002, czyli dojście do władzy partii AKP, Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, gdzie jednym z najważniejszych liderów jest po dziś dwień Recep Erdoan, obecny prezydent, prezydent Republiki Tureckiej. Natomiast człowiekiem, który odegrał niezwykle istotną rolę w kształtowaniu się nowoczesnej, współczesnej tureckiej, Myśli geopolitycznej i który nadał bardzo istotny ton tureckiej polityce zagranicznej był profesor Ahmed Dawutolu. Człowiek, który pełnił bardzo ważne funkcje w polityce tureckiej, a mianowicie był i ministrem spraw zagranicznych, i premierem Turcji, ale był człowiekiem, który stworzył koncepcję głębi strategicznej. Napisał książkę pod tym tytułem właśnie Głębia strategiczna. Książka oczywiście nie jest przetłumaczona na język polski. W Polsce Turcję traktuje się tradycyjnie po macoszemu w III Rzeczpospolitej i badania nad Turcją są, są niestety traktowane po macoszemu, natomiast ta książka wpłynęła w sposób niezwykle istotny na kształtowanie się tureckiej strategii. Ahmed Dawutolu, dzięki dojściu do władzy AKP, miał szansę na wprowadzenie w życie tego, co opisał na łamach swojej książki. Ta książka ukazała się w 2001 roku. Ahmed Dawutolu w latach 2009-2014 był szefem tureckiej dyplomacji, a w kolejnych dwóch latach, czyli w latach 2014-2016, był premierem Turcji. Był człowiekiem, który Uważał, że należy wyjść poza te opłotki kemalizmu. Uważał, że zbyt ścisłe powiązanie polityki tureckiej z polityką amerykańską szkodzi Turcji, że tak naprawdę zagraża samodzielności, autonomiczności państwa, państwa, państwa tureckiego. Też warto zauważyć, że Ahmed Davutoglu, podobnie jak Recep Erdogan i wielu innych, polityków AKP wywodzili się z różnego rodzaju inicjatyw politycznych Erbakana. Erbakana, czyli człowieka, który no, jest taką ikoną, powiedziałbym, tego nurtu islamistyczno-konserwatywnego w Turcji. Człowiekiem, który od lat 70. bardzo aktywnie tworzył różnego rodzaju inicjatywy polityczne. I rzeczywiście Ahmed Dawutolów wy, wyrósł właśnie na tym nurcie Necmetina Erbakana. I będąc zresztą kierownikiem Departamentu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Beykent w Stambule, zaczął bardzo mocno pracować nad taką, powiedzielibyśmy, fuzją, syntezą kemalizmu i konserwatyzmu. I ta książka z 2001 roku Strategiczna Głębia doskonale to pokazuje. W ocenie Achmeta Davutolu polityka turecka. Do 2002 roku była pasywna, reakcyjna, zależna od trendów wyznaczanych przez Stany Zjednoczone i przez NATO. W związku z tym zaproponował alternatywę, zaproponował koncepcję polityki, uwaga, wielowektorowej, polityki wielowektorowej i Elastycznej polityki zagranicznej, czyli doktryny elastycznego reagowania. Polityka wielowektorowa i, po, i doktryna elastycznego reagowania w polityce zagranicznej miały być także oparte na tym słynnym aforyzmie atatirka pokój w kraju, pokój na świecie. I tutaj kolejna ważna zasada, oprócz polityki wielowektorowej, elastycznej polityki zagranicznej, zasada, zasada że. Powiedzmy, żadnych wrogów wśród sąsiadów. Próba, podjęta próba normalizacji relacji z sąsiadami. Głębia strategiczna to także wykorzystanie dwóch elementów, o których powiedziałem, czyli wspólnoty pan-turkijskiej, pewnego poczucia wspólnoty ludów pochodzenia turkijskiego i religii muzułmańskiej w rozszerzaniu wpływów gospodarczych w Turcji. Wyko próba przedstawiania Turcji na arenie międzynarodowej, nie tylko w sferze deklaratywnej, no ale także w sferze konkretnych działań, jako jednego z liderów świata sunnickiego i to wszystko oprócz tej warstwy powiedziałbym takiej ideowej miało być przekuwane na konkretne aspekty gospodarcze to było niezwykle niezwykle istotne w tym kontekście ta próba akcesji Turcji do Unii Europejskiej tak naprawdę miała wymiar wyłącznie ekonomiczny zarówno Davutoglu jak i Erdoğan doskonale sobie zdają sprawę że System turecki, czy, czy, czy jakby wartości tureckie są nie do pogodzenia z tym, co dzisiaj dzieje się w Unii Europejskiej. I to widać w pismach w przemówieniach Dawutolu, Erdoana i wielu i, i wielu innych polityków, polityków AKP tak naprawdę koncepcja Ahmeta Dawutolu miała bazować na rozszerzaniu tego tureckiego nacjonalizmu, który był zbyt hermetyczny, zbudowany taki, na poczuciu takiej odrębności wobec sąsiadów pochodzenia nieturkijskiego. Nie, nie Miał być takim nowoczesnym nacjonalizmem inkluzywnym. Miał dotyczyć całej muzułmańskiej społeczności sunnickiej. To było niezwykle istotne. Z drugiej strony ta autonomia wobec NATO i wobec, wobec Unii Europejskiej, wobec Stanów Zjednoczonych. To było niezwykle istotne. No i wreszcie ta zasada normalizacji relacji z sąsiadami, czyli kwestia Pewnych priorytetów, jeśli chodzi o zaangażowanie międzynarodowe Turcji. Priorytetem stał się Bliski Wschód, priorytetem stał się Południowy Kaukaz, Azja Środkowa i kraje Magrebu. I to zresztą widać. Nie wszystkie oczywiście koncepcje Ahmetta Dawutolu skończyły się sukcesem. Trudno oczekiwać zresztą, aby doktryna, która narodziła się w roku 2001 i była wdrażana od końca pierwszej dekady XXI wieku, natychmiast dała owoce. Niemniej jednak, jednak po dziś dzień widzimy wpływy tej doktryny i na politykę prezydenta Erdoana, który już obecnie tworzy jakby pewną swoją własną doktrynę polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa, ale także przekuła się konkretnie na posunięcia w polityce zagranicznej. I tutaj Davutoglu apelował o zakończenie tego, co nazywał priorytetowym traktowaniem USA, NATO, Europy Zachodniej chciał zakończenia implementacji zachodnich wzorców, czy tak czy ustrojowych mechanizmów w Turcji. Uważa, że to się nie udało, że Turcy cywilizacyjnie tak mocno różnią się od Europy Zachodniej, że to nie ma sensu. Taka na siłę, westernizacja nie przynosi niczego, niczego dobrego, natomiast koncentracja wyłącznie na tej akcesji do Unii Europejskiej, czy na byciu tą południową kotwicą NATO, tak naprawdę osłabia turecką zdolność do oddziaływania na najbliższych sąsiadów. W związku z tym w związku z tym bardzo mocno zaczął. Podkreślać rolę soft power, czyli miękkiej siły nawiązującej i do tej tradycji muzułmańskiej, i do tradycji Imperium Osmańskiego. Ta koncepcja zero problemów z sąsiadami, czy tam żadnych problemów z sąsiadami, miała stać się bardzo istotnym elementem lewarującym pozycję Turcji. Na arenie międzynarodowej, no i cóż, one zostały implementowane. Te zalecenia Ahmeta Dawutolu już w 2003 roku przez Abdullaha Gila, no, ministra spraw zagranicznych, właśnie z ramienia AKP. Podjęto próbę normalizacji relacji i z Grecją, i z Bułgarią, i z Bośnią i Hercegowiną, i z Albanią, jeżeli chodzi o Bałkany, i kraje Azji Środkowej i Azerbejdżan. W mniejszym stopniu Armenia tutaj rzeczywiście nie udało się znormalizować tych relacji, natomiast udało się wykorzystując strategiczną głębię, wykorzystując poczucie wspólnotowości ludów turkijskich i wykorzystując także znaczenie i rolę Turcji w świecie muzułmańskim scementować sojusz turecko Azer to co się wydarzyło kilka lat temu czyli formalny sojusz wojskowy Turcji i Azerbejdżanu to nic innego jak pokłosie doktryny strategicznej głębi Ahmed Davutoglu już w 2003 roku został doradcą prezydenta Erdoana i właśnie przyczynił się do, istotnego, do istotnej poprawy wizerunku Turcji na Bałkanach, także przyczynił się do scementowania tego sojuszu azersko-tureckiego. No, ale oczywiście musimy sobie zdawać sprawę, że Amerykanie zauważyli to. Praca Książka Achmeta Dawutolu spotkała się z licznymi, także krytycznymi recenzjami w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie, amerykańskie służby specjalne rozpoczęły przeciwdziałanie próbie zmiany kursu tureckiego, no i to było widać szczególnie podczas właśnie arabskiej wiosny bardzo silne naciski amerykańskie na Turcję zaczęto właściwie prezentować AKP jako element amerykańskiego projektu, który już, o którym już wspomniałem tego projektu Greater Middle East, czyli większego bliskiego wschodu. Turcja popełniła bardzo wiele błędów w latach 2010-2012 widać to było zresztą, że jak narastał kryzys między Turcją a Izraelem bardzo aktywnie się włączyli Amerykanie tutaj, którzy byli przeciwni wspieraniu przez Ankarę Palestyńczyków. Wtedy Turcje, Turcy podjęli bardzo wiele błędnych decyzji. Przede wszystkim na przełomie 2010-2011 roku w kontekście masowych protestów społecznych, tam w, w, w Tunezji, Algierii, w Egipcie, Jordanii, w Jemenie, Bahrajnie, Libii. Mówię o tych protestach określanych jako Arabska Wiosna, Turcy Zaczęli popierać sunnitów, na przykład tych sunnickich opozycjonistów, na przykład w Egipcie czy w Syrii, no co oczywiście spotkało się z fatalną, co, co, co jakby skutkowało fatalną reputacją w krajach, w krajach islamu. No właśnie ten AKP, Turcja zaczęły być postrzegane jako element amerykańskiego planu. Amerykanie absolutnie nie zapomnieli o doktrynie Brzezińskiego, o wielkiej szachownicy, o kotwicy. Południowej NATO i bardzo mocno tutaj naciskali, mimo tego, że jeszcze w 2010 roku Turcja razem z Brazylią przedstawiła bardzo ciekawy plan rozwiązania kryzysu związanego z irańskim programem jądrowym. To zostało odrzucone przez Stany Zjednoczone. Zresztą podobnie ta koncepcja sojuszu cywilizacji między Turcją a Hiszpanią, ta wspólna inicjatywa Turcji i Hiszpanii, mająca na celu złagodzenie napięcia między światem muzułmańskim a chrześcijańskim, również spotkała się z, z torpedowaniem w świecie, w świecie zachodu. Niemniej jednak ta koncepcja Achmeta Davutolu przyczyniła się do poszerzenia wpływów politycznych Turcji, przyczyniła się do rozwoju kontaktów gospodarczych, do rozszerzania kontaktów Gospodarczych. Co więcej, w mojej ocenie przyczyniła się także do próby destabilizacji z zewnątrz sytuacji w Turcji. Ta zmieniająca się strategia turecka no, spotkała się z tak wielkim niezadowoleniem świata Zachodu, a konkretnie Stanów Zjednoczonych, że doprowadzono do próby puczu wojskowego w lipcu 2016 roku nieudanego, ale zwolennicy Fetullaha Gilena próbowali rzeczywiście przejąć zbrojnie władzę w Turcji, obalić władzę prezydenta Recep'a Erdoana. To się nie udało. Wiemy doskonale, że Fetullah Gilen od wielu, wielu, wielu lat jest w Stanach Zjednoczonych, ma ochronę służb specjalnych Stanów Zjednoczonych. Tutaj oczywiście pierwsze podejrzenia padły na Stany Zjednoczone i to o, także środowisko wysokich wojskowych tureckich oskarżyło Stany Zjednoczone o próbę obalenia władzy prezydenta Erdoana i zawrócenia z drogi głębi strategicznej, no, która szła, tak jak mówię, w dużej mierze w poprzek kemalizmu, który jest niezwykle pożądany przez Stany Zjednoczone. Natomiast tak oprócz tak jak powiedziałem, poprawy wizerunku Turcji na Bałkanach, wzmocnienia wpływów gospodarczych w Turcji, chociażby w Azji Środkowej, to także Bałkany, wzmocnienie sektora tureckiego, sektora bankowego, sektora budowlanego i na Bałkanach, i w Azji Środkowej, to także w dalszej kolejności wzmocnienie Gospodarcze poprzez umowę z Libią, sojusz z Azerbejdżanem, coraz bardziej asertywna polityka Turcji, kontrakty zbrojeniowe z Federacją Rosyjską, które absolutnie się nie podobały na Zachodzie, no i wreszcie bardzo silne wzięcie. Pod, można powiedzieć, w obronę Palestyńczyków na arenie międzynarodowej, konflikt z Izraelem, to wszystko ewoluowało w polityce zagranicznej właśnie Republiki, Republiki Tureckiej. Warto zauważyć, że na kanwie już dojścia do władzy AKP i tej zmiany związanej z głębią strategiczną. Kondradmirał tureckiej marynarki wojennej Dżem Girdenis przedstawił nową koncepcję, koncepcję tak zwanej błękitnej ojczyzny, Mavi Watan. Chodziło o, o to, aby. Z jednej strony ograniczyć tureckie zobowiązania sojusznicze w ramach NATO, z drugiej strony zwiększyć potencjał oddziaływania Turcji na trzech morzach okalających Republikę Turecką, czyli na Morzu Śródziemnym, Morzu Egejskim i Morzu Czarnym. To było niezwykle istotne, że admirał Birdenis zaczął dostrzegać, podobnie jak Podobnie jak profesor Davutolu, to wielkie zagrożenie jakim jest podporządkowanie interesów tureckich interesom Stanów Zjednoczonych. Stąd bardzo mocno tak naprawdę akcentował to, że Stany Zjednoczone wspierały ten, tych puczystów z lipca 2016 roku. Oficjalnie kontradmirał Girdenis, który stał się osobowością medialną, dowodził w mediach, że pucz został zorganizowany przez Stany Zjednoczone, w mniejszym stopniu także przez Unię Europejską, że zwolennicy Gilena stworzyli antyturecki, antyerdoganowski, spisek. w związku z tym zaczął bardzo mocno lansować koncepcję Mavi Vatan. Ta koncepcja została bardzo szybko też podchwycona przez, sze przez szefa sztabu. Sił morskich Republiki Tureckiej i tak naprawdę implementowana jako taka oficjalna doktryna. Tutaj możemy powiedzieć, że ta koncepcja błękitnej ojczyzny, czyli poszerzenia, poszerzenia wyłącznej strefy ekonomicznej Turcji stała się jednym z najważniejszych elementów prowadzenia polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa przez, przez Turcję. Turcja zaczęła sobie rościć prawa do obszaru 462 tysięcy km kwadratowych. To jest to, o czym pisał zresztą admirał Dżihad Jajczy, czyli szef właśnie sztabu sił morskich Republiki Tureckiej, który przedstawił wyłączną strefę ekonomiczną Turcji na obszarze 462 tysięcy km2. Koncepcja Mawivatan, koncepcja błękitnej ojczyzny znalazła swoją realizację w, już w 2019 roku w postaci wielkich manewrów, które były morskich, które były pokazem siły, a następnie w umowie z Libią, z rządem libijskim, gdzie dokonano delimitacji granic morskich. I Turcy no, stworzyli taki właściwie korytarz transportowy we wschodniej części śródziemnomorza, mając także, zyskując także dostęp do bardzo bogatych złóż gazu ziemnego. Stąd koncepcja mawiwatan błękitnej ojczyzny przekuła się na koncepcję Turcji jako mocarstwa surowcowego. Doskonale wiemy, że ta, ta koncepcja jest niezwykle potrzebna Turcji, która nie jest samodzielna, czy nie była samodzielna w tym zakresie i potrzebowała tego typu uzupełnienia koncepcji głębi strategicznej. Oczywiście koncepcja i błękitnej ojczyzny i koncepcja głębi strategicznej zostały odpowiednio, można powiedzieć dopasowane do temperamentu do wizji politycznej Recepa Erdoana. Niemniej jednak to pokazuje, że doktryna, że dobra koncepcja geopolityczna oparta tak jak książka Ahmeda Wutolu, na geopolityce, która krytycznie podchodzi do zachodnich narracji geopolitycznych, takich jak właśnie ta w wielkiej szachownicy, ma szansę lewarować pozycję danego państwa zarówno admirałowie Girdenis, Jajczy czy profesor Davutolu jak i Recep Erdogan bardzo często mówili o Turcji jako mocarstwie średniej wielkości i to jest ich cel realizowany bardzo konsekwentnie z oczywiście licznymi trudnościami bo trudno się spodziewać aby Amerykanie po prostu się od tak zgodzili na tego typu koncepcje. Natomiast widać, że konsekwentnie jest to realizowane, że pozycja Turcji jest bardzo silnie lewarowana na arenie międzynarodowej. To pokazuje, że warto tworzyć własne, niezależne koncepcje geopolityczne. W Polsce, niestety. Brak tej samodzielności. Widać tylko i wyłącznie odgrzewanie przysłowiowych starych kotletów w postaci międzymorza, które są docinane do aktualnych wymogów amerykańskiej administracji, tak jak koncepcja inicjatywy Trójmorza. To nic innego jak docięcie. Koncepcji międzymorza do aktualnych potrzeb amerykańskiej polityki zagranicznej, czyli w tym przypadku ograniczania koncepcji nowego jedwabnego szlaku Chińskiej Republiki Ludowej. W Polsce, no, ze świecą szukać podobnych. Podobnych admirałów jak admirał Gierdenis, admirał Jajczyk, którzy byliby w stanie stworzyć ambitną doktrynę polskiej polityki morskiej, niezależnej, pokazującej, że Polska może być aktywnym podmiotem, a nie przedmiotem polityki międzynarodowej. Warto też zwrócić uwagę na to, że polskie uniwersytety, że polskie państwowe uczelnie zachłysnęły się całą tę, tą zachodnią narracją, że główne podręczniki do teorii stosunków międzynarodowych, tak jak książka, Autorstwa profesora Jacka Czaputowicza, wydana przez PWN, dotycząca właśnie teorii stosunków międzynarodowych, to tak naprawdę książka w 99,9% oparta na myśli anglosaskiej, która nie pokazuje alternatywnych. Wizji świata, nie pokazuje alternatywnych teorii stosunków międzynarodowych, alternatywnych koncepcji strategicznych chińskiej, rosyjskiej, tureckiej, brazylijskiej i wielu, wielu innych. Niestety to pokazuje, jak bardzo miałka stała się debata publiczna w Polsce na temat polityki zagranicznej, polityki strategicznej, a warto o tym zacząć rozmawiać i warto zacząć doceniać pracę koncepcyjną i pracę nad doktrynami. Dla Rzeczypospolitej. Dziękuję Państwu za uwagę.